Firma LG na targach MWC 2017 zaprezentowała następcę modelu LG X-Power o nazwie LG X-Power 2. Pierwsza wersja tego smartfona była niezwykle udana. I nie mówię tego na podstawie opinii różnych osób, a na podstawie osobistych wrażeń, ponieważ ten telefon posiada moja mama. Jest z niego bardzo zadowolona, bateria jest naprawdę bardzo wytrzymała, a sam telefon jest bardzo wydajny. Zobaczcie, jak wygląda LG X-Power 2 i posłuchajcie od przedstawiciela firmy LG, co się w nim zmieniło względem poprzednika. Dzień dobry, Jarosław Bukowski, LG Electronics Polska. Znajdujemy się dzisiaj w Barcelonie na targach Mobile World Congress na stoisku LG, gdzie poza premierą LG G6, o którym prawdopodobnie już wszyscy słyszeli, swoją premierę ma też LG X-Power 2, czyli nowa, odświeżona wersja dobrze znanego, świetnie przyjętego modelu LG X-Power. Smartfon, tak jak i jego poprzednik, charakteryzuje się naprawdę wydajną baterią. Mamy tutaj ogniwo o pojemności 4500 mAh, ale to nie mówi jego prawdziwej wartości. Ten telefon wytrzyma kilka dni na jednym ładowaniu. Co więcej, pełne naładowanie tego smartfona trwa mniej niż 2 godziny. To, co zrobiliśmy względem poprzednika, to jest tu też większy ekran, czyli mamy 5,5 cala przekątny ekranu w rozdzielczości HD, mamy lepszy 8-rdzeniowy procesor, dużo szybszy internet LTE w kategorii 6, czyli do 300 megabitów na sekundę, ale też w lepszej jakości sygnału. Ponadto mamy cechę znaną z innych smartfonów LG, które niedawno debiutowały, takich jak nowe LG K10 czy właśnie LG G6, czyli szerokokątny obiektyw przedni do selfie i do tak zwanych wealthy, czyli do zdjęć grupowych. Co więcej, jeżeli mówimy tu o przodzie telefonu, mamy też lampę doświetlającą, lampę błyskową, która pozwoli zrobić sobie autoportret w praktycznie każdych warunkach. Co się jeszcze zmieniło, to wygląd urządzenia. Ma on teraz metaliczne wykończenie, metaliczną ramkę, jak również tafla szkła ekranu nieco bardziej wystaje, co daje takiego efektu zdecydowanie bardziej premium. Poza ulepszonym przednim 5-megapikselowym aparatem do selfie z szerokokątnym obiektywem, mamy też oczywiście aparat główny 13-megapikselowy, który oparty jest na fizycznie większej matrycy, czyli po prostu robi jaśniejsze, lepsze i ostrzejsze zdjęcia niż miało to miejsce w jego poprzedniku.